Dzisiaj pierwszy z nowej serii odcinków Pokaż Sprzęta i w końcu na kanale Zagruzowani będzie prawdziwy, stuprocentowy, piękny, zagruzowany gruz. A co to będzie? Zobaczcie sami. Hit the street and had a block going crazy. Mama said I'm playing with my life and can't nobody save me. Yeah. I got steez, they can't mess with my technique. Yeah. I'm a OG boy, don't disrespect me. Yeah. War with me, I had your whole gang quarantined. Get the mobs and leave your block spotless like I'm Mr. Clean. Ooh. Back in 2010, I had a plan. Now 2021, they run the bank. Living in the future, I'm in. A dzisiaj w odcinku prawdziwy, jedyny, niepowtarzalny, wspaniały gruz E czy śmieć, czyli ostatnia prawdziwa trójka od BMW. A ze mną jest właściciel, czyli Dawid. Siema. To jest gość, którego też tutaj będziecie mogli częściej zobaczyć na kanale Zagruzowani, bo mamy tutaj plany coś też razem podziałać. I dzisiaj w odcinku właśnie jeden z jego wozów, a ma ich więcej, wszystkie RWD, bo jest fanem wielkim driftu. Zobaczymy tutaj resztę jego pięknego parku maszynowego, tak po szybkości, bo może nagramy więcej odcinków. Subaru Justy. No to jest właściwie Suzuki, to jest jak widać. Przygotowane pod turbo, tak? No teoretycznie tak, zobaczymy jak bardzo. Ale jeszcze nie jeździ jeszcze i nie jeździ, to byś też auto do driftu. No takiego... Docelowo. No powiedzmy takiego driftu. Takiego... Nie takiego stricte na tor. Nie takiego bardzo upalającego, dokładnie, ale... No takiego jakiegoś... Bardziej wystawnego. Dokładnie tak. Fajne Justy. O, w serii to miało 4x4, ale są wyjebane płocze z przodu, nie? Tak, no i zaspawana jest jeszcze, bo tu jest między napędami takie sprzęgło. No i to sprzęgło jest zaspawane, no i dyfer jeszcze jest zaspawany. I silnik z Suzuki jakiego tam jest? Suzuki Swifta GTI. To jest właściwie to samo, ten sam blok, tylko jest inna głowica. A ile to miało mocy? To jako tako miało 86 koni, ten GTI, na którego włożyłem, miał 100. No ale teraz jest mniej, bo jest odprężony, więc wolnostrzący będzie na pewno słabszy. No i to turbo, zobaczymy, czy to w ogóle... I jaki zamiar? No myślę, że takie 170 koni by było fajnie. No, to już by dawało radę na pewno w tym aucie, bo to kurde, taka mała puszeczka. I klasyka gatunku, czyli E30 w wersji coupe. Piękna, tak. Czyli to jest inwestycja, tak jak mówisz, nie? No to jest nieruchomość, jak jedna nieruchomość. I jakiś plan na przyszłość, jakieś przyszłe no mam, projekty. Mam na to jakiś właśnie taki pomysł, zobaczymy, bo muszę zrobić inne auta i dopiero później, no później dopiero przyjdzie jej kolej. Zawsze marzyłem o E30, dlatego kupiłem E4. Bo E30 były drogie, ale udało mi się znaleźć w stanie oczywiście agonii i rozpaczy, czyli wszędzie z rdza. No i myślę, że coś z tego zrobimy. Na pewno. No, jak się coś uda zrobić, to na pewno zobaczycie na kanale Zagruzowani. No dokładnie. Może nawet zrobimy jakąś serię z takim autem w sumie. A tutaj Nissan. Dokładnie. W przygotowaniu. Projekt w trakcie. Dokładnie tak. No wiadomo, jak każdy Nissan, to była jedna wielka rdza, nie było nawet podłużnic. A już tu jest nawet coś w podkładzie. Tak, tak, no to i tak jeszcze poprawiam, bo generalnie chcę tu wepchnąć takie koło, które nie bardzo się tu chce zaprzyjaźnić, no i chyba jeszcze raz to i tak finalnie będę zdzierał i spachlował, bo muszę troszkę to tam z tyłu, wewnątrz trochę wypchać. Chciałbym w miarę zachować taką w miarę oryginalną linię, bez jakichś tu poszerzeń, ale z większym kołem trochę, no. Panie, no to kiedy tym wyjedziesz? No miało być już. Miało być teraz, niedawno, a widzisz, w gruzie silnik robiłem, cały czas coś jest innego. No tak, to z tymi gruzami jest. Tu chory byłem, no i trochę schodzi. No, ale to na pewno też, jak już będzie jeździło, to się pojawi na kanale. No, dokładnie, myślę, że tak. Mogę go może odpalić nawet. No dawaj. Fajnie chodzi. Odpalaj tego gruza.
Nie wiem, czy odpali. Jakbym nie chciał odpalić, to weź mi poruszaj tu klemę, bo ona czasami nie łączy. Dobra, dobra, dobra. Jakby nie chciał obrócić. Aha, czekaj. Jakie to jest oznaczenie tego silnika? CA18DET. CA18DET. Tak, dokładnie. Tu już jest intercooler z FMiKa. Coś tu jest już podłubane, panie. No, tylko ten intercooler. Turbo, tak? Wszystko jest seria, no. Jedzie! Chodzi elegancko. Tutaj R4, czyli na placu daily. Musi być. Dokładnie. Daily. Panie, ile ty masz tych aut? Jesteś tu jest bogaty. No, bardzo. Zwłaszcza przez to, że mam tyle tych aut, nie? Nie, no, wszystkie auta kupiłem jako... No poza tym, to było jedyne auto, które kupiłem w stanie, którym się kupiłem i... W sumie dało to i tak się nim poruszać. No nie, nie dało nie się, bo nie było dyfra. Ale stosunkowo mało roboty przy tym było. Wsadziłem tylko dyfer i wymieniłem łożysko oporowe i jeździł bez jakiegoś problemu. A reszta aut, no to była taka albo jeszcze lepsza, nie? Na pewno nagramy więcej odcinków, nie? Myślę, że tak, no. No. Ale dzisiaj pierwszy z gruzów, czyli E36, jak widzieliście już pewnie na przebitkach, czyli to piękne cudo. No to może zacznę od tego, że to jest taki najzwyklejszy gruz, taki totalny gruz z definicji, czyli auto do takiego amatorskiego, powiedzmy, driftu. I chodzi tutaj głównie o to, żeby było jak najtaniej i dobrze, w miarę dobrze. I w miarę, żeby się też nie psuło. Nie wymagam tutaj jakichś niesamowitych mocy, skrętów i tak dalej, żeby to po prostu w miarę jako tako działało i żeby było jak najtańsze, żeby nie było tego szkoda, więc wiadomo, nie robimy jakichś napraw typu blacharskich, jakiś, żeby to jakieś piękne było, można coś tam obniżyć, jakieś koło, ale tak, żeby to było jakieś super, to się po prostu nie opłaca tego robić. No to może... ma być po prostu gruz. Dokładnie. To ma być gruz, prostu... co lata bokiem. No, takie auto, gdzie uczysz się i zarówno naprawiać mechanicznie i coś tam z tym robić i jeździć, nie? Że nie jest tego szkoda, generalnie są dosyć tanie na przykład silniki, w ogóle części, gdzie znaleźć i używki. I co ciekawe, ostatnio tu był wymieniany silnik kiedy? No właśnie wczoraj. Jeszcze nic z nim jeszcze nie jeszcze jeździł w sumie, nie? Jeszcze nic się z nim takiego nie działo, poza tym, że były opiłki w filtrze oleju i w oleju. Więc stwierdziłem, że już to wymienię tym. Tak jak mówię, no cenowo jak to rozkminiałem, to wyszło mi to podobnie do takiego, nie wiem, wymiany panewek i uszczelek, jakiś tu pod deklem, jakieś coś porobić. No czyli więc... ile dałeś za ten silnik? Za słupek do tamtego dałem 1300 zł, z tym, że były tam jakieś czujniki i takie rzeczy, więc w sumie to szło jeszcze z tego odzyskać, nie? Żeby to posprzedawać. No ale zostawię to, myślę, na razie. Rozbiorę, zobaczę w jakim to jest stanie i zrobię sobie taki zapasowy silnik, bo zobaczymy ile tam ten podziała, nie? Przyda się. Dzisiaj właściwie taki test drive będzie pierwszy, taki jakiś... Test nowego silnika. No. Dobra, to panie, otwieraj maskę i pokaż nam, co tu za piękna bestia drzemie pod maską. Silnik, no to jest M52 B25. Wydaje mi się, że w obecnych czasach jest to naj... O, nawet właśnie... Czyli to jest najmocniejszy silnik, jaki wychodził w kompocie, seryjnie. No, chyba tak, nie wiem. Tak, tak, bo nie wychodził mocniejszy, to nawet, już było... Nawet no. Nie wiem, no to było generalnie z winu, to jest 1.6. Nawet jakiś indywidual, jak widać. Indywidual. No i ktoś tutaj włożył wcześniej, bo to ja to kupiłem od takiego znajomego, on to jeszcze wcześniej kupił już z 2,5 motorem pod maską. Jest to wbite normalnie w dowód, bez jakiegoś większego problemu. No co, no silnik to jest myślę, że taki najtańsza opcja teraz do jeżdżenia, no bo to w miarę na suchym daje radę, a słupki są cenowo, tak powiedzmy, od 1000 do 2000, zależy jaki sam stan, nie? I tutaj tak. Mamy niby 170 koni, ale można sobie przełożyć kolektor z M50 i jest, no, też jest są, więcej, nie? Są, tylko że kolektor tyle, wiem, co cały silnik. Są nawet, tu widać, że jest nawet wolne koło pod pasek i napinacz, więc tutaj założyć na przykład taki kompresor, to też nie jest jakieś w ogóle fajnie się węży. Mówiłeś, że masz, nie? Mam, właśnie zastanawiałem się na tym, ale na razie muszę no, wszystko przed nami. No. No więc tak ale zmieściłby się nawet tyle, nie? No właśnie miejsce jest i tak to w miarę wygląda, jakby to tu miało pasować. To chyba właśnie inżynierowie... się zastał. No. Inżynierowie niemieccy przewidzieli tu chyba, że ktoś tu będzie wprowadzał modyfikacje. Może tak być. Co tu mamy jeszcze? Stożek oczywiście, zwiększający tak, moc. W ogóle
nie był wymieniany już tyle czasu, że on już filtruje bardziej chyba syfem niż tym, że ma jakiś w ogóle system filtrowania. Coś tam, no, coś tam może złapie, nie? Myślę, że liści nie wciąga, więc... Elektryczny wiatrak, nie? O tak, no dokładnie mogę go włączyć. To też jest, tak jak mówię, miało być tanio. Więc trzęsie się buda od niego. Pokaż jeszcze włącznik. To też jest ciekawy. Włącznik. To akurat taki, ten jest od jakże eleganckiego światełka w środku, bo nie ma tutaj, Jezu, bo ktoś dyskoteka tu jest nawet, panie. No. Więc tak to wszystko tu wygląda. No tak jak mówię, to ma być takie auto... Do zabawy. Dokładnie i trochę taki, no nie wiem jak to nazwać, takie prześmiewcze właściwie. Tutaj nic się nie robi tak porządnie, wszystko musi być jak najtaniej. Więc nawet ten wentylator to jest z jakiegoś Fiata po dzwonie, gdzie to było rozwalone i... Coś z tego się po prostu ulepiło za darmo, no i... A zawieszeniowo co tu jest wzmocnione? Zawieszeniowo z tyłu jest gwint jakiś, chyba MTS wydaje mi się. Z tyłu są betony, sprężyny to są takie najtwardsze, nawet nie wiem z czego, to jest pewnie jakiś traktor albo jakiś kombajn, nie wiem nawet z czego to jest. I amory z T4. W ogóle ktoś to wcześniej ktoś robił przede mną, ktoś się postarał, bo te amory są na przykład nowe. Zamiast kupić używki w miarę nowe. No tak to co, no standardowo zaspawany dyfer, hydrołapa, no i teraz jeszcze niedawno mi też wypadła tuleja od dyfra, więc jest zmieniona na poli, a tak to w miarę... I wydech tak fajnie idzie jak w górę, nie? Wydech, to tak specjalnie idzie. Było, no powiedzmy, że specjalnie. No. Wydech to ten ziomeczek wcześniejszy, co go miał, to był strasznie głośny i po prostu tu wspawał jakieś byle jakie puszki, żeby to trochę się wyciszyło. Aha, kumam. Bo nie dało tu się mamy tym... oznaczenie na klapy jeszcze 316 tak, i tak, no. Jeszcze nam powiedz, ile to waży. No to waży tak, w ogóle z tym też było śmiesznie, bo z tymi wagami coś strasznie dziwnie wyszło, że z tym 2,5 pod maską było ciężej niż z 1,6. Lżej. Znaczy lżej, tak, wyszło lżej i musieliśmy z tym kombinować później. No też w sumie jest tu coś powycinane, no takie trochę tam brakuje. Tu w ogóle jakiś laminat fajny, nie? No tak. To jest body kit. Łuszczy się jak widać elegancko. Body kit fajnie na nitach przyczepiony. No. Kwintesencja po prostu... No gruza. Z tego co wiesz, ważyliśmy na takiej wadze na złomie, a jak wiadomo na złomie różnie z tymi może wagami... Może zaniżać. Jest, no, może tak być. No to wychodzi tam okolice tony, 950, zależy, no coś on tam... Czyli tona wagi, 170 koni mocy. No tak, no ale tak jak mówię, no jest... No w miarę się zbiera, ale nie jest to jakiś demon prędkości. Dobra, test przyspieszenia. Trochę zamielił. Cegła chyba śliska. Jakoś tak dziwnie. To, że to auto w ogóle istnieje, to jest cena, nie? To, że je mam, to, że nim jeżdżę i że się z tym męczę i to naprawiam, to chodzi o to, że po prostu to jest mega tanie w takim... Jak się samemu coś umie zrobić, bo wiadomo, jakby ktoś to miał robić, no to... Trzeba jeszcze za robotę zapłacić, to wtedy średnio się tak... E36 w kompocie ma jeszcze zawias z E30, nie? Z tyłu? No tak, właśnie belka jest taka sama, no w ogóle płyta podłogowa, tam niewiele zmian jest. Więc też da się to w razie do E30 włożyć jakby. Nie jest zgnita? No w sumie tak nie. Tak progi czy w miarę, coś? Ten próg chyba był spoko, z tamtej strony tu wpada, a podłoga, mocowania wózka, jakieś podłużnice, wszystko jest tak jakby. Sprawne. To spoko, no to co? No, właśnie myślę, trzeba przejechać, nie? Myślę, że tak, możemy się nim kawałek przejechać, zobaczymy jak, czy w ogóle będzie jeździł. E36 w wersji najbardziej pożądanej na rynku, czyli kompot. Jak ona idzie? Aha, no to jeszcze jest test silnika. No to no tak, nie no, w miarę moc ma teraz w stosunku do tego, co było wczoraj. Spoko, nie? Wczoraj na przykład na czwórce pod tą górkę nie chciał jechać w ogóle. Aha. Więc, ale to było błędów i z dół pousuwałem to i w miarę... I tam jakieś lepsze błędy zostały, czy...? No zostało coś tam, jakaś temperatura w kolektorze i z tego filtra węglowego to co się pyta jest co to jest, bo tego nie ma tutaj, nie wiem, jest taki błąd. Ale tak to w miarę. No i dzisiaj elegancko czwóreczka i przyspiesza pod górkę. O panie. A i też jest licznik na przykład z 1.6 i on jest źle wyskalowany, on ma teraz trochę mniej obrotów. Aha, obroty jak, też zawyża? Tak, no on ma tak powiedzmy no, z 1000, może z pół ma mniej niż to co pokazuje. No, ale działa, więc... A
ładowanie się świeci. A, ładowanie, tak, tak, ale sprawdzałem, jest. Jest, jest, tylko po prostu tu coś jest, nie wiem, czy coś jest brakuje w wiązce, czy, bo to jest, to, generalnie to robił taki człowiek wcześniej, jak to wszystko, to musiałem tu mega dużo rzeczy poprawiać, dużo rzeczy jest na przykład poucinanych, tak jak tu, że tu nie ma lampki, to wolałbym lampkę niż jakiegoś LEDa, no ale nie ma kabla w ogóle, ktoś to nie wiem komu to przeszkadzało. No takie auto. Chciał mieć dyskotekę, nie? No tak może, no. Ale mógłby chociaż tą wtyczkę zostawić. Dużo rzeczy, na przykład od jakichś awaryjnych, od klaksonu nie było nic, no dużo rzeczy trzeba było dorabiać. Także to, tak jak mówię, do nauki mechaniki jest to auto zajebiste. I także jak się chcecie nauczyć mechaniki, to E36 w kompocie. Jedynie. Tak, tak. Jeszcze najlepiej od jakiegoś właściciela takiego, który to gruzował do wtedy. I po swapie na 2,5 albo przynajmniej na 2,0. Kurwa, na razie faktycznie całkiem spoko działa ten gruz. Spodziewałem się, że wyjdzie jakiś problem, ale... Dobra, zaczynamy jakieś lekkie boki robić. Ja się tutaj przesunę, żeby miejsce zrobić. Rzeczywiście nabiera szybkości. Jeszcze tu chyba tak, raz jest asfalt, raz jest śnieg. I'm like Yosemite Sam in the Wild West. I just laugh at them when they wear a vest, 'cause it's headshots on sight. I don't do beef, I just lay it to rest. I'm so hungry, my boss, I'm a leaves. On my journey, I'm chasing my riches. I got so many reasons that I gotta make it, so I wake up and I go pee. I move like I'm the mob in my all black. You ain't down with my squad, you can fall back. If you never seen greatness, then you about to witness, and you gon' know what you should call. Panie, będzie żył ten silnik? Myślę, że tak. Znaczy, jak długo, nie? Bo tak, tak. Jak na dzisiaj się spisał, nie? Jak na dzisiaj się spisał. Trochę coś tam się leje, coś tam trzeba patrzeć. Ale ogólnie będzie żył. Elegancko. To już koniec tego odcinka. Jak chcecie więcej driftu, to wiadomo, łapa w górę, zostawcie suba. Zapraszamy na grupę Zagruzowani, pokaż swojego gruza na Facebooku i do następnego i może następnym to dodatki będziemy upalać, co? Fajnie by było.
No. może się uda. Na razie. I'm tired of waiting, I'm running out of patience. I'm about to make my move right now. I'm about to make my move right now. I'm tired of waiting, I'm running out of patience. I'm about to make my move right now. I'm about to make my move right now.